Wyjątkowego filmu. Filmu, który wprowadzi nas w stulecie odzyskania niepodległości. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że 99 lat temu w tym miejscu to kino, które też wtedy nazywało się Kinem Atlantik, otwierał kto? Marszałek Józef Piłsudski. Naprawdę tak było. To jest niewiarygodne, bo w Warszawie tak wiele miejsc nie przetrwało nawet 20-30 lat. To kino, jak się okazuje, odmienionym nieco stanie, ale w tym miejscu stoi od niemal 100 lat. Wyjątkowy dzień. Zapraszam wszystkich powoli do zajmowania miejsc, bo przyszliśmy tutaj właściwie po to, żeby... Jeszcze nie, tak? Dobrze. Okej. Okay. Serce, mózg i motor całego przedsięwzięcia Arek Gołębiewski podpowiada, że jeszcze to nie jest ten czas, kiedy powinienem Państwa zaprosić na salę. Więc może Ty, Arku, w takim razie zapraszam Cię serdecznie. Przywitajmy Arka brawami. Szanowni Państwo, cieszymy się, że jesteśmy. Za chwilę wszyscy wejdziemy do kina, żeby uczestniczyć w inauguracji warszawskiego właśnie Pulsu Wolności, projektu, który jest dosyć pojemnym i niesie w sobie zarówno koncert, który obserwujemy, orkiestry Wielkich Bębnów, to jest namiastka tego, co Artur Lis, którego tutaj gościmy, może zaprezentować, bo ta orkiestra, którą tutaj widzimy, docelowo składa się z 25 osób i takich bębnów, a nawet większych, bo do 3 metrów średnicy jest ich 8, a nawet 12. Że taki koncert już był kilka tygodni temu w Gdyni, a teraz jest namiastka tego projektu, który tutaj rozwijamy. Puls Wolności, który będę opowiadał jeszcze, na czym polega, będziemy robić prezentację w sali kinowej, polega na tym, że robimy premiery filmów, robimy wernisaże, spotkania, dyskusje. Dzisiaj właśnie będzie przedpremierowy pokaz tego filmu o Bronisławie Piłsudskim, ale również i dyskusja o niestandardowych formach opowiadania, pokazywania patriotyzmu. I zanim wejdziemy, ja chciałbym zrobić coś, co już robiliśmy to kilka tygodni temu, zapraszając naszych ambasadorów, wybitnych gości, żeby oddali puls wolności. I teraz chciałem, żeby zanim wejdziemy do środka, chciałem przywitać tutaj takim przedroboczym entourażu tutaj, zaprosić pana ministra Wojciecha Kolarskiego, szefa komórki zajmującej się kulturą w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Witam panie ministrze. Igo, pani Jadwiga Rodowicz, również była pani ambasador Japonii, Polski w Japonii, która była inicjatorką i dobrym duchem powstawania tego filmu, ale też budowy pomnika na Hokkaido Bronisławowi Piłsudskiemu. Pana reżysera Waldemara Czechowskiego też poprosimy. Widzę też Mariana Stycznia, osoby, legendę, człowieka Solidarności. Panie Marianie, gdzie pan jest? Panie Marianie, zapraszamy. Tak? Bielsko-biała osoba, legenda, jak nazywano, Szur Królów z Łupkowa, internowania. Witam. Mirosław Styczeń, witam. Kogo mam? Zapraszamy pana Teruo Matsumoto, dziennikarza wybitnego i odkrywcę historii o Bronisławie Piłsudskim, także o sierotach syberyjskich. Witamy. Cudownie. To jest przedstawiciel radia NHK japońskiego, który także występuje w naszym filmie. Pana Jacka Bana, który również, dziennikarza wspaniałego, który również w filmie występuje, który również bardzo wiele uczynił dla upamiętnienia Bronisława Piłsudskiego przez swój film Orzeł i chryzantema. Jacek jest także współtwórcą ważnych sekwencji w tym filmie. Jest twórcą także filmu o wnuku Bronisława Piłsudskiego, o Kimurze Kazuyasu, Orzeł i chryzantema. Także mamy tutaj plejadę współtwórców tego filmu. Jacek Karnowski, widzę, zapraszam. Tak, pierwsze pióro, czwarte RP. Mamy młodego żeglarza, zapraszamy, którego też będzie dzisiejszy. Nie wiem, czy pan Janusz Kapusta też jest. Bity naukowiec, jest z nami już? Nie mamy. Także to jest. Zapraszamy też panią Dorotę Janiszewską z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która jest wielkim duchem zbierania pięknej dokumentacji o rozsianym
dziedzictwie. Pani Doroto, zapraszamy do naszego towarzystwa. To cóż, zaczynamy wybijać. Artur Lis, gdzie jest Artur Lis? Niech pokieruje, jak należy obsługiwać się tymi bębnami, żeby puls wolności najbardziej efektownie zagrał, żeby był najbardziej słyszalny. Chodź, bo chyba mieć bęben. To ja jeszcze dodam, szanowni państwo, wstęp oczywiście jest wolny. Można wejść, usiąść. Po filmie przewidzieliśmy dyskusję nie tylko z autorami, nie tylko z producentem, ale z tymi wszystkimi osobami, które mają coś na ten temat ciekawego do powiedzenia, bo myślę, że jesteśmy świadkami wyjątkowego dnia. 5 grudnia, jak państwo pewnie wiedzą, zwołano Zgromadzenie Narodowe, które rozpocznie oficjalnie obchody stulecie odzyskania niepodległości. My robimy to nieoficjalnie już dziś, troszkę wcześniej, tuż przed 99. rocznicą odzyskania niepodległości, więc możemy czuć się jako świadkowie żywej, prawdziwej historii. Zapraszamy wszystkich do kina. Zapraszamy do środka. Śmiało, dla wszystkich znajdzie się miejsce.